Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale sponsorowanym na tym kanale, w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. I słuchajcie, w grze mamy naprawdę mnóstwo zmian, ale zanim to, wielkie dzięki, jeżeli zostawisz pod tym filmem pozytywną ocenę. Aktywność, szczególnie pod materiałami sponsorowanymi, jest dla mnie niezwykle ważna, także dzięki po prostu za okazanie mi wsparcia w ten sposób. Jeżeli wy macie ochotę rozpocząć swoją przygodę z tą grą, link do rejestracji znajdziecie w opisie. Ja ze swojej strony polecam, najwięcej gram na serwerze W59, natomiast wam raczej polecam dołączyć na któryś z najnowszych serwerów. No i co? Ja nie przedłużam, przejdźmy sobie do gry i zobaczmy, co się zmieniło. No i wystarczy zapewne pierwszy rzut oka, jeżeli śledzicie Shakes and Fidget ogólnie, jeżeli graliście kiedyś w tę grę, żeby zobaczyć, że interfejs wygląda zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Także tutaj w ogóle jest mój plecak. Trochę inaczej wygląda też to, jak wyświetlają się statystyki przedmiotów i tak dalej, i tak dalej. Trochę się musiałem do tego przyzwyczaić, nie ukrywam. Teraz wszystko wygląda ciutkę inaczej. Tak, widzicie, to jest na przykład kowal. Tutaj możemy wybierać wzmocnienie przedmiotu. Macie, od razu wam wyświetla, jak zostały wzmocnione aktualnie wasze przedmioty. Ja zazwyczaj wzmacniałem przedmioty razy 3, więc tak też to u mnie wygląda. Pojawiły się nowe lochy i pojawił się nowy event, jakim jest loch na kółkach. Dzisiaj sobie ten loch na kółkach spróbujemy zrobić. Zobaczymy w ogóle, jak nam pójdzie. Ten event jest dosłownie bardzo króciutki, także jak ja wrzucam wam ten materiał, to wydaje mi się, że ten event zaraz się kończy, albo coś takiego. Nie jestem w sumie pewien, kiedy ja dokładnie wrzucę ten film, ale raczej powinien ten event jeszcze być, albo w sumie nie. W sumie to nie wiem, czy powinien być, jak ja wrzucam już ten film. No w każdym razie my sobie dzisiaj zagramy ten evencik, tak czy owak. Z tego, co się orientuję, loch na kółkach polega na tym, że to jest trochę jak normalny loch, tylko że macie 10 poziomów, tak jak widzicie tutaj. No i pierwszy, spróbujmy sobie w ogóle, może od razu uda mi się z kimś wygrać. Aha, dobra, to nie będzie takie łatwe. A co jest nagrodą? Mordercza zmiennokształtna, to jest nasz przeciwnik. Ej, dobra, to są dosyć trudni przeciwnicy. I co, ja dostaję za to expa? Czekajcie, bo tak szybko skipnąłem. Tak, dostajemy normalnie expa, krwawa poczwarka, pirat AAAA. Nie wiem, o co chodzi. A, blok, okej, zablokował nam. 7800, ej, nie no, biję mu dużo więcej, ale on ma dużo więcej HP. Okej, ale 26 milionów mu walnąłem, no to... O, 42 miliony, pyk. 16. 19, ej, fajne to jest, bo dzięki temu na pewno podbiję sobie trochę poziomów. To jest fajny sposób. Oj, przepraszam was bardzo. To jest fajny sposób, żeby sobie na pewno podbić parę poziomów. Dobra, tylko że... O, co ja zdobyłem? Jakiś klucz? Nie, to przedmiot. Chyba ten gwizdek. Nie, gwizdek już miałem. A możliwe, że zdobyłem drugi gwizdek. Nie wykluczam. Kark i skierka. Okej. Okay. Elegancko, dzięki temu wbiłem poziom. Fajnie, fajny, fajny ten loch na kółkach, bo to jest fajny sposób, żeby sobie podbić trochę poziom, nie? Jeżeli takie eventy... Dobra, i ostatni przeciwnik. Elegancko. Silnik lochu na kółkach bije głośno. Gratulacje. Okej, okay, udało się pokonać mi cały loch na kółkach. Było to dosyć szybkie, nie ukrywam. Ale spoko, bo mamy jeszcze dzisiaj coś do roboty. Mam 11 miliardów, które bardzo chciałem wydać w statystyki. Także może zacznijmy od inteligencji. Myślę, że tak do... No, muszę przytrzymać ten przycisk i żeby się to szybko zaczęło dodawać. Zobaczcie, jak wolno spada ilość kasy. Zbierałem to chyba parę miesięcy tak w ogóle, tą ilość golda, jaką mam aktualnie, więc jestem w stanie naprawdę znacząco podnieść moją statystykę, to możecie mi wierzyć. Myślałem właśnie, że jak nie będę sobie radził na tym lochu, to po prostu wtedy wszystko wpakuję w inteligencję i wtedy tak sobie pomyślałem, że raczej na pewno powinienem sobie dać radę. No i oczywiście wraz z tą statystyką lecą mi do góry obrażenia, chociaż w sumie nie lecą aż tak dużo do góry. Nie powiedziałbym, żeby to było jakoś mega, mega dużo. Ile mamy teraz podstawy? 5228, a tu mamy 4100. Dobra, to resztę muszę w wytrzymałość. Wytrzymałość mi chyba więcej daje tak w sumie. Jeden taki punkt dodaje mi tak z 2-3 tysiące życia plus minus, więc wydaje mi się, że wytrzymałość to jest coś, w co bardziej opłaca mi się teraz inwestować. Szczególnie jeżeli mam aż tak dużą dysproporcję pomiędzy wytrzymałością a inteligencją w tym momencie. Chociaż tak w sumie też nie jestem pewien, czy to ma aż takie znaczenie, czy może nie lepiej faktycznie wszystko w inteligencję. Wszystko w damage. Wszystko w damage, nie? Tak mi się wydaje, że to może też nie być takie głupie. 4522. Dobra, w każdym razie, tak jak wam mówię, ten loch na kółkach wydaje się fajnym eventem, bo... Często wydaje mi się, na wyższych poziomach brakuje takich eventów, które po prostu pomogą wam sporo podekspić. A ten loch na kółkach to jest coś takiego, co się pojawia. Macie do zrobienia 10 poziomów, za które możecie zgarnąć fajną ilość doświadczenia. Więc to jest moim zdaniem całkiem spoko opcja właśnie nawet, żeby sobie podekspić. Więc fajnie, że udało mi się to zrobić. Znaczy, no nie było to dla mnie jakieś mega, mega trudne. W ogóle wydaje mi się, że mogę zrobić jakiś progres w lochach generalnie. Wejdźmy sobie do portalu do piekieł. No tutaj akurat za dużego progresu w portalu do piekieł
piekieł nie zrobimy. Mamy strefę mroku, strefa światła, obóz szkoleniowy, to chcę wam pokazać na kolejnym odcinku, to jest też loch, który został dodany dopiero. Dla początkujących graczy chyba, ja nawet nie wiem, czy on mi da jakąś znaczącą ilość punktów doświadczenia, podejrzewam, że nie. Muszę w ogóle przejrzeć wreszcie te wszystkie przedmioty, bo ja naprawdę mam mnóstwo bardzo dobrych przedmiotów tutaj. Zobaczcie, na przykład te rękawice tak naprawdę są w sumie lepsze od tych, które ja mam, bo dodają trochę więcej pancerza. Nie dużo, ale trochę więcej pancerza. Ej, z tego lochu mi chyba to poleciało, ten legendarny przedmiot, czy nie? Ten szalik to niekoniecznie jest lepszy. Mam w ogóle tylko jeszcze jedno miejsce na ten. Czy ja mam... Właśnie, czy ja mogę wymienić gdzieś jakieś klejnoty? To też jest dobre pytanie. Czekajcie, poszukamy sobie. Tu mam same te pomarańczowe, więc tu raczej nie wymienimy. Ale umaga, możliwe, że mam... Aha, inteligencja 515, no to trochę wstyd. To może damy mu 870 coś inteligencji, co? Myślę, że to mu trochę się bardziej opłaci. A to już... Czekajcie, to... Dla kogo to będzie ten pasek? Inteligencja... Aha, to jest dla mnie. Musiałbym go wrzucić do toalety, żeby zmienić mu te... A czekajcie, a jakie przedmioty już wrzucałem do toalety? Ogólnie wrzucamy przedmioty do toalety, żeby zmienić im właściwie statystyki. To trochę roluje statystyki. Znaczy, wartości zostają takie same, ale na przykład ten pasek, zobaczcie, jak wrzucę do toalety, to prawdopodobnie będę go w stanie założyć na magu. Teraz, nie? Mimo, że ma dalej te same statystyki, no to jeżeli teraz kliknę sobie maga, to zobaczcie, jestem w stanie założyć ten pasek. I on w sumie jest lepszy od tego, który mam. Także tylko teraz muszę jeszcze zdjąć klejnot. Oj, tak jak mówię, strasznie ciężko mi się czasami połapać w tym, co się tu dzieje. Musiałbym zdjąć klejnot z tego przedmiotu. Czy tak, musiałbym zdjąć ten item. Ten pasek, klejnot zdejmujemy chyba tu, pyk, usuń klejnot, klejnot wyciągnięty i teraz zakładam nowy pasek i zakładam mu klejnot, okej, spoko. Wydaje mi się, że nie ma też, czekajcie, bo właśnie muszę sprawdzić, jakie przedmioty już powrzucałem do toalety, bo ogólnie jeżeli jakiś przedmiot już wrzuciliście do toalety, to nie możecie go wrzucić ponownie. A to dziwne, bo wydaje mi się, że ja większość tych przedmiotów już wrzucałem do toalety, a tu widzę, że w żadnym razie. To dosyć ciekawe tak w sumie. Dobra, na razie nie wiem. Muszę sobie, wiecie, poukładać w głowie, co ja chcę w ogóle z tymi itemami teoretycznie zrobić. Ale w międzyczasie możemy zrobić trochę lochów. Wydaje mi się, że mam szansę naprawdę fajnie sprogresować w lochach, bo... O, czekajcie, czyżby kot... Aha, kot próbuje wiatrak rozmontować. No nieźle. To niezły kot. Wydaje mi się, że zbierzmy sobie tutaj też. Ja jestem trochę zagubiony, powiem wam, jeszcze w tym nowym interfejsie trochę nie ogarniam. Czekajcie, lochy to powinno być tutaj, nie? W walkach. Okej, jest w walkach. Już je raz znalazłem i musiałem szukać ich ponownie. Strefa światła, zobaczmy. Wydaje mi się, że z nim mógłbym wygrać. Okej, wygraliśmy. To była z tym też. Zobaczcie, 300 milionów za nich dostaję. Fenomenalny Fidget. On ma 500 poziom, więc za niego, jakbym go pokonał, dostanę bardzo dużo. Ale oj, 11 milionów. No, on ma dużo statystyk, zobaczcie. O, kot śpiewa w tle. No zaraz się ten, zaraz się z tobą pobawię. No spokojnie, spokojnie. Skończę nagrywać odcineczek i zaraz się pobawimy jakimś sznurkiem czy czymś. Muszę popatrzeć, co on tam ma, bo dla osób, które nie wiedzą, opiekuję się teraz z kotem koleżanki mojej dziewczyny przez chwilę, bo ona tam gdzieś pojechała. No i kot jest strasznie atencyjny, że tak to ujmę. Okej, chyba nikogo tu jednak nie ruszymy. Kurczę, tak mocno zboostowałem statystyki i nikogo nie mogę tu ruszyć? Okej, to trochę dziwne. Znaczy pewnie bym kogoś wyklikał. Tom Atenę na przykład. Okej, z Ateną udało się wygrać. Herkules. Oj, Herkules ma 500 tysięcy życia, może być ciężko. Zobaczmy natomiast, kliknijmy jeszcze raz lochy, zobaczmy strefę mroku, tu wydaje mi się, że jestem całkiem w stanie sporo agresować, bo znacząco ulepszyłem tych moich sojuszników, w sensie tych moich najemników, sojuszników, zwał jak zwał. Aha, dostaliśmy rękawice bramkarskie, które dodają wszystkich cech, to nie jest za dobry przedmiot, tak w sumie, te buty, inteligencja, a to jest czapka w ogóle, to nie są buty. To ma słabe statystyki, to na pewno idzie do rozmontowania, ja tego w ogóle nie potrzebuję. Ulepszanie, kowal. A to sobie rozmontujemy od razu, rozmontuj. To rozmontowujemy, te rękawice są słabe, dodają wszystkich cech. Te przedmioty, które tu mam aktualnie w ekwipunku są naprawdę dobre, ale te, które mi tam powypadały, są takie sobie, nie? One są też na trochę niższy poziom, tak mi się wydaje, niż ja aktualnie mam, więc...
Też nie robią rewelacji. Okej. Okay. Mroczny łowca zjaw. To niezły ten. Ile ja tych gwizdków mam? Jestem kolekcjonerem gwizdków, zobaczcie. No bez kitu. Mam strasznie dużo tych gwizdków. Czekajcie, a tą zimową koronę mógłbym komuś dać? Mógłbym dać magowi? Nie, muszę przerolować statystyki. W sensie musiałbym ją wrzucić do toalety, bo zobaczcie. Ta korona dodaje inteligencji, wytrzymałości, szczęścia i mogę ją dać zwiadowcy, który oczywiście jakby tych statystyk nie potrzebuje, ale nie chcę na razie jej wrzucać do toalety, bo idea jest taka, że można wrzucać jeden przedmiot do toalety, żeby wam napełniało aurę. Więc chcę sobie po prostu konsekwentnie z dnia na dzień, wiecie, konsekwentnie w każdych kolejnych dniach wrzucać po jednym przedmiocie. Żeby nie było tak, że teraz przeroluję wszystkie statystyki i potem nie będę miał przedmiotów, żeby je tu wrzucać, nie? Znaczy to raczej mi nie grozi, że nie będę miał przedmiotów, ale jednak no lepiej być... Okej, okay, ten gwizdek widzę, że dostałem, bo on jest bardzo słaby. Dodaję po 450 cech, a ja większość cech w tym momencie... W sensie większość przedmiotów, jakie mi dodają, to zobaczcie, 550, a tamten dodawał 450, więc no to było dużo, dużo mniej. Także zdecydowanie... A czekajcie, to jest ten. To ja chyba jakiś inny rozmontowałem przez przypadek. Tak mi się wydaje. Chyba, że miałem dwa takie. Też mogło być, że miałem dwa takie. W sumie nie jestem pewien. Musiałbym się przyjrzeć. Dobra, na pewno jesteśmy w stanie jeszcze coś tam w lochach wbić w tym... w tej strefie mroku. To jest moim zdaniem więcej niż pewne, bo widziałem, że szło nam całkiem dobrze. Tego pewnie bym przeklikał. Jakbym trochę, wiecie, jakbym go trochę poklikał, to pewnie bym go przeklikał. Ork na wilczku. O, pamiętam, tamtego długo nie mogłem pokonać tego orka na wilczku. Także dobrze, że teraz mu... wreszcie mu łomot spuściłem. Bardzo mnie to cieszy. Nawet nie macie pojęcia, jak bardzo. Kapelusz gadki. Okej, to jest jakiś kapelusz gadki na sterydach. Raczej nie pokonam. Z tym mogę wygrać. Z tym gościem. Jest w sumie taka szansa. Z nim... No... 15 milionów HP. No i udało się. A on miał 470 któryś poziom, więc za niego sporo expa. No dobra, tutaj już nie poczarujemy. Roztańczony grzyb, aha, dobra, to on ma już, widzę, że on ma za dużo tego. Heimdall, zobaczmy. Raczej nie, do połowy HP mu zbijamy. Śpiewające syreny na pewno nie. Dobra, zostaje jeszcze na przykład karuzela z tymi, z idolami. Dlaczego chciałem powiedzieć z ilodami? Z idolami oczywiście. No niestety, tutaj ciężko mocnić idole. Na tornadzie prawdopodobnie jestem w stanie trochę sprogresować. Tornado jest zawsze takim bezpiecznym miejscem do progresu. Natomiast, fajna w ogóle broń mi wypadła. Na pewno lepsza niż moja, bo moja to już jest trochę, zobaczcie, 1962 średnie. No to jest lepsze. Nawet ma lepsze statystyki, no. 2061 obrażeń, więc prawie 100, o 100 średnie większe. Więc moim zdaniem mega, mega spoko. Więc prawdopodobnie sobie moją główną broń wymienię na tę broń. A może nawet już to zrobimy? W sumie dlaczego nie? Dlaczego nie? Tylko muszę, wiecie, trochę mam problem, żeby ogarnąć. Dobra, to zdejmujemy tę broń. Wyciągamy klejnot. Okej, okay, pyk, wyciągamy klejnot. Dobra, zakładamy nową broń. Mówię, jakbyście słyszeli w tle, że kot śpiewa, no to nic na to nie poradzę. On podobno taki jest. Aha, dobra, czekajcie, dajemy go tu. I ulepszamy 3 razy. 4 razy, ja broń zawsze 4 razy ulepszałem. Ta broń nie ma ceny sprzedaży. Nie wiem, co to... A, dobra, bo ona mi wypadła z tych... Jak wam coś wypada z podziemia... Z tych lochów takich, ze strefy mroku znaczy się, albo z tornada, to się chyba liczy tak, jakbyście to spuścili już w toalecie? Coś w tym stylu, nie możecie temu jakby rolować statystyk, w związku z czym tego nie da się sprzedać. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dobra, gdzie tu teraz jest wiedźma, słuchajcie? Żebym ja mógł to zakląć? To jest dobre pytanie. Ulepszenia? Może tu, dobra, wiedźmy mamy tu, czar. Okej, zaczaruj, super. Mamy zaczarowaną broń. Spoko. Dobra, słuchajcie. Ode mnie na ten moment to by było na tyle. Głównie ten loch na kółkach. Mega fajny event, w sensie serio, bo to jest fajny sposób, żeby sobie przyprogresować. Brakowało tego typu eventu moim zdaniem. Dajcie koniecznie znać... O, kot teraz przyszedł tutaj mnie odwiedzić. Witamy. Ode mnie, tak jak mówię, to tyle. Wam życzę miłego dnia. Widzimy się w kolejnych materiałach. Kot się ociera o mikrofon i macha ogonem. Kot was też pozdrawia. Nie na klawiaturę. Nie siadaj na klawiaturze. I co? Widzimy się w kolejnych materiałach. Jeżeli macie ochotę rozpocząć swoją przygodę z grą Shakes & Fidget, link do rejestracji macie w opisie. Trzymajcie ciepło. Cześć, do następnego.